Jazda bez podziału na grupy szczególnie ucieszyła sterników krośnieńskiego KSM. Główna Komisja Sportów Żużlowych radziła, że jest taka możliwość połączenia tych lig, z czego się bardzo cieszymy. Postanowiliśmy, że wstępujemy w to, co nas zaprosili. Ale okazuje się, że to rozwiązanie nie jest ostateczne. Drużyna z Lubina chce złożyć jeszcze dokumenty o licencję. Wiem, że też Gniezno chce jeszcze, Ostrów. Jeszcze może się dużo zmienić. Gdyby skład ligi powiększyć, to w rozgrywkach startowałoby aż 14 drużyn. Bez play-off to daje 26 spotkań. Budżety części klubów mogą tego nie wytrzymać. Tymczasem podkarpackie kluby pilnie rozglądają się za zawodnikami na najbliższy sezon. Pierwsze uzbrajają się drużyny, które mają potencjał. W drugim dopiero odsłonie, kiedy już wszyscy się zadowolą, my tam w miarę wtedy wyszukujemy te rodzynki, które dla nas zostają jeszcze. Na tą chwilę na pewno ta trójka zawodników z Rzeszowa, bo Dawid Lampart, chciałbym go, żeby został i był liderem tej drużyny, bo jest najmocniejszy, Karol Baran i Maciej Kuciapa. Już wiadomo, że mecze Nice Polskiej Ligi Żużlowej w najbliższym sezonie pokazywać będzie Telewizja Polska.